Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Arkadiusz Ciecierski. W dzisiejszym odcinku chciałem omówić z Wami szczegółowo model, chyba najbardziej popularny spośród, w tej chwili na rynku, spośród celowników termowizyjnych w kształcie lunety dziennej, czyli model TH50V2. Chciałem omówić, jak poprawnie zrobić pierwsze ustawienia po wyjęciu z pudełka, na co zwrócić uwagę. Chciałbym też omówić szczegółowo ikonki w menu, zarówno krótkim, jak i długim, bo czasami macie z tym problem, a to są bardzo proste rzeczy. Oraz zaprosić Was na strzelnicę, gdzie chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo przestrzelać celownik. Zrobimy to na dwóch blazerach R8. Są moje prywatne blazery, jeden w kalibrze 8,55, drugi 6,5 Creedmoor. Jak to zrobić właściwie, na co musicie zwrócić uwagę? Zapraszam na odcinek. Do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, bierzemy się do roboty. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że TH50V2, jak wszystkie produkty Infireya, są objęte 3-letnią gwarancją. Podstawą gwarancji jest, co jest istotne, jest polska karta gwarancyjna z hologramem Infireya po lewej stronie. Nie są potrzebne inne dokumenty zakupu, wystarczy tylko ta karta gwarancyjna. Wszystkie numery seryjne są ewidencjonowane, więc nawet przy zagubieniu takiej karty gwarancyjnej nie jest to żaden problem, wystarczy tylko się dowiedzieć u dystrybutora, czy te numery seryjne były faktycznie zakupione z polskiej dystrybucji. Co do samej lunety, nie trzeba jej nikomu przedstawiać. To jest, jeżeli chodzi o ten model, to jest w zeszłym roku był pierwszy model, teraz jest wersja V2, jest totalny szał. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, jest petarda, ten wyświetlacz o tej rozdzielczości, bo tu mamy do czynienia z rozdzielczością 2560x2560 okrągłym wyświetlaczem, jest użyty do tej pory tylko w dwóch urządzeniach. W TH50V2 oraz w RS75, który kosztuje czterokrotnie drożej, natomiast jakość obrazu jest w nich porównywalna. Przechodzimy do otwierania, zobaczymy, co jest w zestawie, jakie to ma parametry. Raz, dwa, żeby nie tracić czasu, bo szkoda. Jeżeli chodzi o zestaw, producent daje nam tak gumę, czyli muszlę oczną. Ona jest wkręcana na gwincie, bardzo fajnie jest to rozwiązane. Tarcze do przestrzeliwania, są takie saszetki termalne, bardzo fajna sprawa, wykorzystamy je na strzelnicy. One od razu po otwarciu dają ciepło, przyklejamy je tylko do tarczy, od razu widzimy, gdzie, w co celujemy. Polecam temat. Można je dokupować sobie osobno w każdej ilości, nie ma problemu. Mamy montaż pod standardowo pod szynę Picatinny Weaver. Imbusik, ładowarka sieciowa, sieciuweczka jest i oczywiście kabel do ładowania, do transmisji danych, ściereczka. I oczywiście najważniejszy element naszego zestawu, czyli sama już luneta. Pierwsze co robimy, to wkręcamy sobie osłonę muszlę oczną w okular. Jeżeli chodzi o samą lunetę, to wszystkie gadżety sobie odłożymy. To mamy tak, matrycę o rozdzielczości 640x512. To wiadomo, to w tej chwili jest najlepsza matryca, 12 mikrometrów rozmiar piksela, wyświetlacz, jak powiedziałem, potężny, 2560x2560, nie ma większego na rynku o wyższej rozdzielczości. Jeżeli chodzi o zakres powiększeń, od 3,5 do 14 razy i co jest ważne, jest to płynna zmiana tego powiększenia, nie jest skokowa, jest płynna. Obiektyw 50 mm, co jeszcze możemy powiedzieć, tutaj już tubus mamy standardowy, czyli 30 mm, jest to istotne przy montażu, praktycznie do każdej broni możemy to zamontować na standardowym montażu, większość kolegów posiada takie montaże, także można je wykorzystać. Co jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o samo zasilanie, mamy tutaj do czynienia z akumulatorem wbudowanym, który na bardzo długi czas tam starcza. On jest o pojemności 6600 mAh. W praktyce producent deklaruje, że to jest do 8,5 godziny pracy na wbudowanym w akumulatorze. W praktyce próbowaliśmy go rozładować, 13 godzin jeszcze pracował.
Bardzo, bardzo prosto go ładujemy, wkładając oczywiście ładowarkę sieciową, czy możemy używać też samochodowej typu USB-C. Zapala nam się czerwona diodka, po naładowaniu przechodzi na zieloną. Natomiast co jest istotne, z drugiej strony mamy możliwość zamocowania czy włożenia dodatkowego akumulatora. To jest typ 18500A. I teraz kiedy go wkładamy? On nam wydłuża jeszcze o jakieś 2-3 godziny czas pracy, natomiast wkładamy go dopiero w chwili, kiedy mamy zużyty akumulator wbudowany najlepiej poniżej połowy. Wynika to z tego faktu, że często te akumulatory są, no z reguły to są Chińczyki i one niekoniecznie są dobrej jakości, te, które są na rynku, i one często są przeładowane, czyli po naładowaniu one mają wyższe napięcie. I jeżeli mamy naładowany całkowicie akumulator wbudowany plus dołożymy do niego przeładowany akumulatorek dodatkowy, to w tym momencie elektronika może nam zgłupieć. Nie? Dlatego istotne jest, żeby traktować ten akumulatorek jako dodatkowy, jako awaryjny powiedzmy, a nie jako główny. To jest istotne. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym urządzeniu? Ma wbudowaną kartę pamięci 32 giga. Jest wyposażony w mikrofon, także mamy rejestrację dźwięków. Tutaj trzeba uważać, żeby gdzieś nie przeklinać przy emocjach, bo to też się nagra. Także zwracam na to uwagę, bo to na polowaniu różne emocje w grę wchodzą i to różnie bywa, czasami nie zawsze pozytywne. Natomiast co jeszcze? Mi się wydaje, że tak z grubsza to byłoby tyle. Jeszcze co jest istotne, to mamy do czynienia wersję V2, mamy, ona jest wyposażona w moduł Bluetooth, co pozwala nam podłączyć dodatkowy dalmierz laserowy. Zaraz Wam go pokażę. To jest takie maleństwo. On jest mocowany, w komplecie oczywiście jest do tego mocowanie. On jest mocowany na tubus lunety. Wiadomo, że dopiero możemy go zamocować w momencie, kiedy już mamy zamontowaną lunetę na karabinie, tak jak tutaj w tym przypadku, dlatego że wtedy wiemy, gdzie będziemy mieli miejsce, żeby go zamontować. W zależności od odległości lunety od oka, to są sprawy indywidualne, to tutaj tego nie mieszamy. W każdym razie istnieje możliwość zamocowania go. On łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth z samym urządzeniem, czyli pomiar wyświetla nam się na w ekranie, w który widzimy. Nie musimy z boku nic zaglądać, patrzeć. W środku jest to wyświetlane. I teraz wydaje mi się, że przejdziemy do omówienia samych funkcji przycisków. Jeżeli możemy zwrócić uwagę, to mamy tak. Przycisk zasilania. Wiadomo, włączamy nim urządzenie, krótko naciskając wyłączamy tryb czuwania, czyli tak zwany standby, ale również bardzo krótkie jego naciśnięcie służy do jakby skalibrowania, do odświeżenia obrazu. To też jest taka dodatkowa jego funkcja. Mamy przycisk P, to jest przycisk zmiany kolorów. Natomiast mamy 4 czy 5 palet kolorystycznych, to nie ma znaczenia, i tak zazwyczaj używamy czarnej lub białej, bo to są najbardziej profesjonalne kolory. Długie wciśnięcie przycisku P włącza nam funkcję PIP, czyli Picture in Picture, czyli jakby obraz w obrazie, czyli mamy u góry ramkę z powiększeniem wyświetlaną. W ten sam sposób go wyłączamy, czyli długie przytrzymanie tego przycisku powoduje wyłączenie tej funkcji. Mamy funkcję po prawej stronie, funkcję zmiany jasności. Wiadomo, że ustawiamy sobie jasność w zależności od sytuacji, czy oglądamy w dzień, czy w nocy. W nocy wiadomo, że ściemnimy, żeby tak nie dawać sobie tego światła po oku. Bardzo fajnie to działa, naprawdę tego oczu nam nie męczy. Długie wciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie funkcji dalmierza stadiametrycznego. Z wiadomych względów nie polecam go używać. Jest to jakby podaje tylko nam przybliżony zakres odległości, a nie dokładny, tak jak dodatkowy dalmierz laserowy. Mamy funkcję robienia zdjęć, nagrywania filmów. To jest funkcja aparatu. Jeżeli krótko naciśniemy, robimy zdjęcia. Jeżeli długo, to zaczynamy nagrywanie wideo. Jeżeli ponowne przyciśnięcie powoduje zatrzymanie tego nagrania. W funkcji przestrzelania to jest również, tutaj mamy funkcję zamrożenia obrazu. Ja tego nie używam, bo nie ma takiej potrzeby. Pokażę Wam to później w praktyce. Tutaj mamy, jeżeli jesteśmy już z tyłu, to tutaj mamy regulację dioptrii. Wiadomo, każdy koryguje sobie to do swojej wady wzroku ewentualnej.
U góry mamy encoder, czyli to jest jakby pokrętło jednocześnie przycisk. Jest to pokrętło zmiany powiększenia, czyli tu płynnie sobie zmieniamy powiększenie w zakresie od 3,5 raza wyjściowe, bazowe, optyczne nasze powiększenie aż do 14 razy. Bardzo fajnie to działa, natomiast krótkie naciśnięcie tego pokrętła powoduje wejście w menu tak zwane krótkie, czyli takie podręczne, szybkie. Długie wciśnięcie powoduje wejście w menu główne. To Wam zaraz pokażemy, dokładnie wyjaśnimy wszystkie funkcje tego menu, tych ikonek. Z przodu mamy regulację ostrości na dystans, czyli tu mamy jakby regulację parlaksy. W praktyce później używamy tylko tego pokrętła, ono bardzo fajnie ciasno chodzi, samo nie ma możliwości się to przestawić. Także to jest to. I z grubsza to jest to, co jeżeli chodzi o budowę, o przyciski, to tak to wygląda. Ja wykombinowałem taki patent, żeby Wam jakby pokazać dokładnie, bo to jest wiele pytań, jak wyglądają w praktyce wszystkie funkcje ikonek, wszystkie tryby. To no, musiałem zniszczyć niestety sobie troszeczkę urządzenie, ale w niewielkim stopniu. Zerwałem tą gumę mocującą. Będę chciał to Wam to pokazać w ten sposób, żebyście widzieli naocznie, jak to wygląda, że wezmę telefon, zblokuję to, wykorzystałem uchwyt Swarovskiego do tego. Także po włączeniu nagrywania w ten sposób będę Wam wyświetlał, jakie są funkcje menu. Niestety musicie wziąć pod uwagę i poprawkę na to, że jako że dokładamy jedno urządzenie elektroniczne do drugiego, to mogą pojawić się jakieś pasy czy zakłócenie na obrazie. Nie będziemy na to zwracać uwagi, dlatego że moim celem jest pokazanie Wam funkcji wszystkich, inaczej nie da się tego nagrać, a nie uzasadnianie jakby jakości obrazu, bo to jest jakby sprawa oczywista, nie? Także zapraszam, przejdziemy zaraz do omówienia szczegółowego wszystkiego. Więc słuchajcie, jako że będziemy patrzeć w kierunku u mnie ogniska i postawiliśmy tam człowieka, żeby Wam lepiej jakby zobrazować wszystko, to ze względu bezpieczeństwa, żeście widzieli, jest wyjęty zamek oraz język spustowy. To pierwsza sprawa. Natomiast przechodzimy do meritum. Pierwsza czynność, jaką robimy po wyjęciu lunety z opakowania, to jest włączenie krzyża. Zazwyczaj krzyż, jeżeli przychodzi do Was fabrycznie zapakowany, czyli w folii, to włączenie siatki celowniczej, a co za tym idzie pokazanie się wszystkich funkcji menu dotyczących się strzelania, nastąpi dopiero w momencie, kiedy włączycie siatkę celowniczą. Jak to się robi? Bardzo prosto. Jednocześnie naciska się przycisk prawy, czyli słoneczko, i dolny, czyli aparat. Wciskamy jednocześnie, trzymamy tak długo, to trwa około 20 sekund, czasami 25, aż pojawi się taki mały czarny krzyżyk w środku. Musicie dobrze sobie wyregulować tylko dioptrię, dlatego że on jest malutki, bardzo precyzyjny, jeszcze czarny, żebyście go zauważyli zwyczajnie. Zaraz Wam pokażę, jak go się zmienia, na jego kolory i typy siatek celowniczych, jak się zmienia, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast drugą czynnością, którą bym chciał, żebyście wykonali, to jest zmiana dystansów. Dlatego że fabrycznie, jeżeli przychodzi urządzenie, na każdym profilu balistycznym, a tych profili są trzy, czyli możemy zapamiętać karabiny A, B czy C, mamy trzy dystanse. I fabrycznie one są ustawione jako 100 metrów, 100 metrów, 100 metrów. Jest to specjalnie zrobione po to, żebyśmy sami sobie wprowadzili swoje dystanse. Ja zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Natomiast koledzy, którzy tego nie robią, bardzo często popełniają błąd, dlatego że już po przestrzelaniu na przykład na karabin A 100, powiedzmy, czyli na karabin pierwszy, czyli A i pierwszy dystans 100 metrów, później już w trakcie polowania w szybkim menu, to jest specjalnie zrobione menu, takie podręczne, krótkie, zmieniają sobie z jednego 100 programu, z jednego 100 metrów na drugie 100 metrów i nie mają tej wiedzy, dlatego że wyświetlone na dole w menu jest cały czas A100 i zmieniają całkowicie swój punkt celowania. Czyli jakby dochodzimy do tego, że mamy jakby nieprzestrzelaną jednostkę i w tym momencie dochodzi do pudeł, do pomyłek. I dlatego jest istotne, żeby wprowadzić dystanse, jakie chcemy, ale żeby one były inne niż 100. Nie? Ja zaleczam 100, 200, 300 metrów, koledzy mogą sobie ustawić, nie wiem, 100, 150, 200, nie ma to totalnie żadnego znaczenia. Fajnie jest też sobie ustawić, ja akurat korzystam z tłumików,
oczywiście do tego, czego można, czyli do polowań na dziki w nocy. Natomiast możemy sobie ustawić na przykład, jeżeli jest różnica między karabinem, między przestrzelaniem z tłumikiem czy bez tłumika, możemy na przykład pierwszy dystans ustawić sobie bez tłumika, na przykład 100 metrów, a zapamiętać drugi, nie wiem, 101 metrów czy 150 metrów, sobie zapamiętać, że to jest drugie ustawienie z tłumikiem, dlatego że może być różnica w zmianie punktu celowania po założeniu tłumika dźwięku. Także to są takie rzeczy. A teraz przejdziemy już takie do szczegółowego omawiania menu. Jest to bardzo proste. Przelecimy po kolei tymi ikonkami. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak zmienić te dystanse. Od tego zaczniemy. Natomiast później polecimy już po kolei z menu. Nie? W tym celu mówię, posłużę się swoim patentem. Proszę nie zwracać uwagi na jakieś paski czy coś, bo to wiadomo, że to wynika z tego, że dokładamy aparat do urządzenia też elektronicznego, to nakładają się te obrazy. Więc może coś takiego mieć miejsce, natomiast nie jestem w stanie inaczej Wam tego pokazać. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób pokazania, także będę to nagrywał. Zapraszam do oglądania. W pierwszym momencie sobie to ufiksuję. Ok, zaczynamy nagrywanie. Na dole, jak zauważycie, wyświetlają się takie parametry jak oczko przekreślone, Bluetooth, Wi-Fi. Jest taki parametr A100, czyli wiemy, że ten pierwszy profil 100 metrów oraz powiększenie 3,5 raza, czyli jesteśmy na powiększeniu wyjściowym. Natomiast u góry mamy informację, że jesteśmy na profilu że ciepłe, białe, czyli to słoneczko, ono się zmienia w zależności od programu, który zmieniamy. Mamy oznaczenie, że mamy automatyczną kalibrację oraz standby mamy wyłączony. Ja w tej chwili włączę, naciskam krótko, czyli zakładamy, że włączymy krzyż. Naciskam krótko menu, czyli górne pokrętło, naciskam krótko. Wyświetlają nam się teraz pierwsze od góry, czyli to podświetlone na zielono. Tu mamy typy siatek celowniczych. I tu sobie zmieniamy, to mamy trzecią siatkę celowniczą, czwartą, piątą. Mamy pięć do wyboru. Sześć siatek do wyboru. Ja używam pierwszej, czyli tej najmniejszej. Teraz jest ona dla Was najmniej widoczna, ale jest najbardziej precyzyjna. Ustawimy drugą, żeby była troszkę bardziej widoczna. Pokręcając górne pokrętło, zjeżdżamy na dół. Tu ustawiamy sobie kolorek siatek celowniczych. Mamy czerwony, zielony, biało, czarny, czarno-biały, czerwony. Następnie te górki, takie, które widzicie po lewej stronie, to jest jakby kontrast. I tu sobie zmienimy. Teraz dzisiaj mamy akurat taką pogodę, niekoniecznie, bo jest słoneczna, także te różnice są mniej widoczne, ale ja zalecam ustawienie około 2-3 razy, jest to tak w mojej ocenie najfajniejsze. I na dole to, co wjeżdżamy. W tej chwili, jako że program A przestawiłem już na 100, 200, 300, dlatego że z niego będziemy przestrzeliwać pierwszy karabin, to zobaczcie, jeszcze raz wejdę krótko w to menu. Jeżeli krótko nacisnę, to 100 zmieni nam się na 200, czyli mamy A200 na dole napisane, A300. I teraz jeżeli to byłoby A100, 100, 100, to w tym momencie nie wiedzielibyśmy, na którym programie jesteśmy. Czyli tu mam jakby ten opis tego krótkiego menu. Teraz długo przejdziemy sobie może na 100, a 100 zostawimy. Wyjdziemy z tego. Czyli długo wciskając górne pokrętło wychodzimy również z tego i wciskamy teraz je długo, czyli wchodzimy w menu właściwe. I teraz mamy tak, od początku lecąc. Mamy pierwsze, to mamy ikonkę oczka takiego, to jest ikonka Ultra Clear. Jak to naciśniemy, to mamy jakby bardziej szczegółowy ten obraz, bardziej podciągnięty. Poniżej tego mamy ikonkę Wi-Fi. Ta ikonka, wiadomo, służy do włączenia Wi-Fi. W telefonie mamy aplikację, powinniśmy sobie zainstalować InfiRay Outdoor. To jest aplikacja do połączenia się jakby z naszym urządzeniem. Hasło jest od 1 do 8, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mając włączone Wi-Fi w naszym urządzeniu, w telefonie wyszukujemy sieci Wi-Fi, wybieramy nasze urządzenie, wpisujemy hasło, w tym momencie one już są połączone i w aplikacji możemy sobie pobierać filmy, zdjęcia, łączyć się z tym, także to Wi-Fi nasze służy, jeszcze raz wejdę, bo to menu znika po chwili domyślnie. To Wi-Fi, czyli to jest druga pozycja, to Wi-Fi służy do tego, żeby się połączyć z naszym telefonem. Teraz jest włączona. Ja wyłączam, dlatego że ono zawsze też jakby zżera trochę nasz prąd szybciej i uważam, że nie jest potrzebne, że się nie łączymy. Bluetooth następne mamy połączenie. Włączenie, wyłączenie służy do połączenia z dalmierzem laserowym opcjonalnym.
Następnie mamy czujnik, jakby poziomicę można powiedzieć, jeżeli to włączymy. Po prawej stronie nam się pokazuje poziomica, jeżeli broń przechylimy do góry, do dołu, to wiemy ile stopni mamy tą przechylone. Jest to może istotne przy strzelaniach gdzieś w górach. No my w praktyce tego też nie korzystamy, ale taka funkcja istnieje. Następnie mamy możliwość włączenia kompasu. Jak włączymy u góry, nam się wyświetla dokładnie, na w którą stronę świata patrzymy. Gadżet w mojej ocenie niepotrzebny, ale jest. Następnie mamy kalibrację lasera, to też ma, to przy dalmierzu laserowym jest istotne. I tu przechodzimy do najważniejszego. U góry mamy karabin A w tej chwili. Jak go wciśniemy, mamy trzy możliwe karabiny do wyboru, czy A, B, C. Weźmy sobie przykładowo w karabin C. I w tym momencie zjeżdżamy niżej na zerowanie. I w karabinie C mamy trzy dystanse, to jest to, o czym mówiłem. Pierwszy dystans mamy 100, drugi 100 metrów, trzeci 100 metrów. To trzeba zmienić. Zjeżdżam na drugie 100 metrów, potwierdzam krótko naciskając. Zjeżdżamy na 100 metrów i w tym momencie sobie zmieniamy. No to zmienimy na 200 metrów. Długo przyciskamy górne pokrętło. Musimy kliknąć ten krzyżyk, czyli już właściwie przestrzeliwanie. Mamy zeroing 200 metrów, oś X, Y po 0 cm. Długo przytrzymujemy, czyli zapamiętujemy to. On nam pisze na dole saving, czyli zapamiętanie. Już zapamiętał ten dystans. Wchodzimy sobie znowu w główne menu. Klikamy ponownie, czyli mamy już 200 ustawione. Zmieniamy sobie kolejną wartość 100 na 300 metrów analogicznie. Zjeżdżamy na 100, wprowadzamy sobie dowolny dystans, w naszym przypadku 300 metrów. Przytrzymujemy długo, przeskakujemy na przestrzeliwanie. Mamy zeroing. Długo przytrzymujemy, zapamiętujemy. OK, zapamiętane. I w tym momencie, jak sobie znowu wciśniemy długie menu, żeby w to wejść, mamy już trzy dystanse, widzicie, 100, 200, 300 metrów. W tym momencie nie jesteśmy w stanie popełnić błędu. My sobie zostawimy na 100. Na stówce będzie dla nas jakby najlepiej. Z tego wychodzimy. Tak jest. Dobra, to już mamy zrobione. Lecimy dalej z głównym menu. Poniżej mamy kalibrację. Tu mamy, wiadomo, trzy do wyboru. Zostawiamy automatyczną, inne są bez sensu. W mojej ocenie. Standby. Ja standby preferuję wyłączony. Nie lubię, kiedy mi coś gaśnie po czasie. Możemy sobie ustawić, czy po 2, 4, czy 6 minutach nam automatycznie sam się obraz wyłączy. Zostawiamy wyłączoną. Następnie mamy jakby korekcję uszkodzonych pikseli. Może jeżeli wyskoczy jakiś bad pixel, możemy sami sobie go usunąć, nie potrzeba do tego serwisu. Też jest to fajna funkcja, aczkolwiek w tym modelu się to nie zdarza w ogóle. Ale coś takiego jest kalibracja kompasu, ustawienia, settings. Jeżeli w to wejdziemy, tu mamy wyświetlaną datę, godzinę, język, metry. Co tutaj może być ciekawe, to jest ta funkcja. Ona, jeżeli ktoś preferuje obraz mieć bardziej, czy biały, bardziej ciepły, klikniemy, to widzimy, ta zmiana jest na biały, ciepły. Ja wolę, jak jest biały, zimny, jest to dokładniejszy, moim zdaniem, obraz. Możemy zresetować, czyli wrócić do ustawień fabrycznych. Mamy tutaj, na samym dole mamy informację o systemie. Mamy podany model, mamy podaną wersję oprogramowania, czyli to GUI systemu, numer seryjny. Nas to generalnie nie dotyczy, nie wchodzimy tutaj, nie grzebiemy, nie ma takiej potrzeby. Nie? Przytrzymując długo, z tego wychodzimy. I to jest wszystko. Czyli w tej chwili widzimy na dole, mamy opisane, co mamy włączone, co nie. Natomiast po prawej stronie, jak widzicie tą skalę, to jest skala naładowania baterii, akumulatora. W tej chwili akumulator wbudowany mamy naładowany. Jeżeli byśmy włożyli dodatkowy, to po lewej stronie by się wyświetliła jego skala. Natomiast no, nie zalecam stosowania tego akumulatora dodatkowego, tylko awaryjnie, z tych względów, o których mówiłem. Słuchajcie, to jest omówienie praktycznie wszystkich funkcji, jeżeli chodzi o menu płytkie, głębokie. Mam nadzieję, że to wyjdzie czytelnie. Nagranie zaraz zakończymy. I zapraszam Was już na praktykę, czyli na strzelnicę. To, co nas najbardziej interesuje, ustawimy sobie, przestrzelamy sobie tą lunetę, ten celownik termowizyjny TH50V2 na dwóch blazerach. No tutaj mamy możliwość zapamiętania trzech. Natomiast ten montaż pozwala nam na wykorzystanie go w dwóch lunetach.
na dwóch karabinach, także bez żadnego problemu. I pokażę Wam w praktyce, jak się to robi. Z tym też macie czasami problem, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo prosta funkcja. Jeżeli chodzi o sam montaż, Wam powiem tylko dwa słowa. Najlepiej, żeby montował Wam, tak jak każdą lunetę, różnikarz, który ma doświadczenie. Jest parę takich aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. No niby to są tylko parę śrubek do dokręcenia, ale trzeba wiedzieć, gdzie ten locklight, gdzie go tam podkleić. Śruby od dołu na pewno muszą być podklejone. Jeżeli jest to silny kaliber, tak jak tutaj, bo tu mamy do czynienia z kalibrem 8,5-55 Blazer, ma blisko 5000 dżuli, z 1000 metrów na sekundę prędkość wylotową, także tu odrzut jest bardzo duży. Musi być chociaż na dole przedniej obejmy też troszeczkę tego kleju specjalnego, zrywalnego, żeby ta luneta nam nie pracowała. Dlatego no, zachęcam, to jest tam w każdym większym mieście jest różnikarz, który ma doświadczenie. Korzystać z tego trzeba, nie kombinować samemu, chyba że ktoś naprawdę ma już duże doświadczenie, to wtedy ok. Nie? Zapraszam na strzynicę. Cześć, witam się z Wami znowu. Jesteśmy na strzelnicy myśliwskiej PZTU w Olsztynie. Bierzemy się do roboty. Mamy model oczywiście TH50V2 dzisiaj. Naszym zadaniem jest go ustawić na dwóch jednostkach broni. Mamy dwa blazery. Zacznę od blazera R8 w kalibrze 6,5 Creedmoor. Ustawimy go na profilu A, czyli na pierwszym profilu. Oczywiście na dystansie 100 metrów. Następnie weźmiemy drugi karabin, blazer R8 w kalibrze 8,5-55, to jest kalibr Magnum już. Ustawimy go na profilu B. Jako że korzystamy z blazerka, to oczywiście montaż pasuje zarówno do jednej lufy, jak i do drugiej. Korzystamy z montażu łóżka polskiego, stalowy, bardzo dobrze wykonany montaż, w pełni powtarzalny, także nie boimy się zdejmować, zakładać na różne jednostki. W pierwszej kolejności montujemy lunetę oczywiście i idziemy do tarczy nakleić, tak jak wcześniej wspominałem, saszetkę termalną, niezbędna do przestrzeliwania broni. Widziałem różne patenty, od palenia papierosów, wkładania ich do tarczy przez jakieś woreczki z wodą. No, umówmy się, 5 zł to nie jest wydatek, a strasznie ułatwia nam sprawę, także polecam. Cóż, do roboty. W momencie, kiedy otwieramy taką saszetkę, ona dostaje tlenu, dlatego są to jakby ogrzewacze tlenowe. Z drugiej strony jest ona przylepna, także po prostu odklejamy nalepkę, przyklejamy ją w dowolnym miejscu na tarczy. Jest to fajne, że nie musimy nosić z sobą żadnych taśm ani innych rzeczy. Naklejamy ją w dowolnym miejscu. Spodziewam się, jako że najpierw sprawdzimy oczywiście po lufie, jak wygląda, bo nie chce mi się już ustawiać na 50 metrach, na stół przechodzić. Od razu jedziemy z wózkiem na 100 metrów, natomiast sprawdzę po lufie, jak jest ustawiona osiowość lunety względem lufy i prawdopodobnie korektę zrobimy, dlatego że tutaj nie robiłem na montażu, nie zerowałem tego montażu w żaden sposób. Także spodziewam się, że przesunięcie może być nawet duże, nie ma to żadnego znaczenia, mi to nie przeszkadza, dlatego przejdziemy teraz do jednostki i najpierw wstępnie wyosiujemy lunetę z lufą. Dobrze, mamy wybrany profil A. Wstępnie teraz sobie zobaczymy, jak patrzy w cudzysłowie nasza lufa, czyli w którym kierunku będzie patrzyła nasza lufa, jeżeli chodzi o tarczę. Już widzę, że będzie bardzo duże przesunięcie w prawo, także skoryguję to od razu częściowo to skoryguję na wstępie, żebyście widzieli, żebyśmy złapali zwyczajnie kulę w tarczę. To jest takie wstępne ustawienie. Zaraz Wam je pokażę, jak to robimy w praktyce. Przyłączę się na telefon. Zobaczycie sobie obraz, jak to wygląda z telefonu.
Dobrze, mamy oczywiście nasze szumy. Mniej więcej tak patrzy krzyż na rogaczu. Wam ciężko będzie w tej chwili to tak idealnie dostrzec, dlatego że mamy gorącą pogodę. Ogrzewacz też jest gorący, ale na komorze widzimy świecący punkcik na komorze rogacza. Wchodzimy teraz, długo przytrzymując pokrętło górne, wchodzimy w nasze menu. Mamy wybrany karabin A, wybieramy 100 metrów i w tym momencie jesteśmy w trybie przestrzeliwania i lecimy sobie z przesunięciem krzyża w prawo. Zrobimy taką połowę tego dystansu, żebyście też widzieli, gdzie uderza kula. Jest to takie wstępne totalnie ustawienie. Zrobimy sobie 40 cm. Nie będziemy uderzać do samego końca. Wysokość. Klikając krótko górne pokrętło, przechodzimy na wysokość. Tutaj widać, że też trzeba delikatną korektę zrobić. No, spróbujemy tak, zobaczymy, gdzie kula uderzy. I w dalszej części wtedy sobie to skorygujemy. Tu już musimy się przejść do praktyki, czyli oddać strzał pierwszy, kontrolny. Dopiero wtedy będziemy mieli taki pełny punkt odniesienia. Sprawdzanie jakby zbieżności lunety po lufie to jest sprawdzanie takie totalnie mniej więcej. Chodzi o to, żebyśmy złapali kulę w tarczy, a dalej precyzyjnie robimy to już strzelając, także bierzemy się do roboty. Strzelamy w pierwszej kolejności, ustawiamy kaliber 6,5 Creedmoor. No, znane wszystkim, ja akurat tej broni używam w sezonie letnim. Kiedy przychodzi okres jesienno-zimowy, kiedy już w plan odstrzału wchodzą też jelenie i duże dziki, to poważam jakby ten większy kaliber, który będziemy w drugiej kolejności przestrzeliwać. Ten jest bardzo przyjemny, natomiast specjalnie dla waszego jakby komfortu stosuję tłumik, dla swojego również oczywiście, jest to wygodne. Akurat przy tej broni nie ma u mnie różnicy wielkiej w przypadku zmiany punktu celowania z tłumikiem i bez tłumika. Akurat taka fajna lufa się trafiła, ale tak czy inaczej musimy pierwszy strzał oddać. Wchodzimy sobie w tryb czuwania, bez sensu, żeby nam prąd zżerało, i musimy podejść do tarczy, sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. I teraz możecie zwrócić uwagę na to, tak jak się spodziewałem, było bardzo duże przesunięcie. Jest to, co skorygowaliśmy po lufie, to doszliśmy do tego momentu mniej więcej. To przesunięcie przeniosło się oczywiście w drugą stronę przez szale na dziesiątkę. Dlatego teraz naszym zadaniem będzie skorygowanie tej odległości. Najprościej jest to zrobić, jako że termowizja nie widzi przestrzeliny, nie widzi otworu, jest nakleić drugi taki ogrzewacz Infireya na miejsce przestrzeliny, na centralnie. W tym momencie będziemy mieli punkt odniesienia. I o tą wartość po prostu sobie przeniesiemy krzyż. I jest jedna zasada, która obowiązuje wszystkie celowniki termo, dzienne. To jest zasada taka, że mając broń w stojaku, ustawiamy krzyż na dziesiątkę i nie ruszając bronią, przestawiając tylko krzyż w menu, przesuwamy to z dziesiątki, krzyż ma nam się przesunąć do przestrzeliny, czyli do kuli. I tak samo ustawia się wszystkie lunety, niezależnie jak mają pokrętło, jak mają bębny. Każdy rusznikarz, który profesjonalnie przestrzeliwuje karabiny, każdy stosuje się tej zasady, nie liczy klików, nie patrzy ile to jest centymetrów, bo to nie ma sensu większego. Najszybciej można to zrobić, jakby widząc to, co się dzieje. W przypadku lunet dziennych daje nam to przewagę, że jeżeli krzyż się zawiesi,
to też jesteśmy w stanie to wyłapać i taką lunetę zwyczajnie reklamować. Wiemy, że to wtedy wina lunety. Natomiast w przypadku termowizji nie ma takiej możliwości, tutaj nie ma prawa nic się przestawić, jest to wszystko przestawione elektronicznie, zakres jest bardzo duży, także się tego nie boimy. No i cóż, musimy to skorygować i zaraz spróbujemy jeszcze raz. Zaraz tarcza dojdzie nam na miejsce. Znowu przyłożę telefon, żeby pokazać Wam, jak tą korektę się dokonuje. Stosuję generalnie duże powiększenia. Teraz też strzelam z 13-krotnego powiększenia tutaj, żeby jak najdokładniej to zobaczyć, aczkolwiek nie ma takiej potrzeby. Nie? W praktyce te powiększenia, które używamy przy termowizji, to jest około 6, 7, 8 razy więcej. Do strzału oczywiście tak, ale żeby zobaczyć szczegóły niekoniecznie. Teraz musimy znowu wejść, to się przełączę. Przyłączę się na tryb telefonu, żeby Wam to wszystko pokazać. Musimy wejść z trybu czuwania. Już pierwsza torebka nam się nagrzała. Dobra, teraz już przekładam, już postaram się Wam to nagrać. Tak jest, a więc górnym pokrętłem wchodzimy sobie w menu główne. Mamy znowu wybrany karabin A, 100 metrów, wchodzimy w to. 100 metrów potwierdzamy. Znak krzyżyka, czyli nasze przestrzeliwanie. I teraz lecimy sobie dalej w prawo. Lecimy. Widzimy, że z dziesiątki się przesuwamy w stronę prawą. To mamy spory kawał, ale to jeszcze lepiej, dlatego że będziecie lepiej wtedy to widzieć, o co chodzi. Trochę przesadziliśmy, trochę się cofniemy. No, wydaje mi się, że tak będzie dobrze wstępnie. Oś Y też mamy zaburzoną. Sekundeczkę, to sobie zmienimy. To trochę nie to ruszyłem. Dobra, przeskakujemy sobie krótkim naciśnięciem na oś Y, czyli to jest oś pionowa. Teraz sobie tutaj delikatnie też skorygujemy. Tak jest. Przyciskiem u góry długo przytrzymujemy, żeby zapamiętać. Na dole pisze nam saving. Ok. I w tym momencie musimy oddać drugi strzał, także sprawdzamy. Nagranie mamy zatrzymane. Słuchaweczki. Włączamy tryb czuwania i musimy znowu podejść do tarczy, zobaczymy, co nawojowaliśmy. Generalnie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z dużym przesunięciem, natomiast musicie pamiętać o tym, że każdy montaż, albo większość montaży ma regulacje, gdzie można sobie to wyregulować. Myśmy tego nie robili, bo to nie o to chodzi w tej chwili. Ale tu wam chciałem pokazać, w tej chwili to jest drugi strzał i tak zostaje. Dlatego, że mieliśmy pierwszą przestrzelinę tutaj, skorygowaliśmy cały dystans i ustawienie dla mnie myśliwskie to jest plus 4 cm na 100 metrach. Dokładnie to znaczy, że w tym momencie mamy punkt przy kalibrze 6,5 Creedmoor, przy tej amunicji, którą stosuję, mamy 180, kula uderzy na 180 metrów w punkt. Przy takim ustawieniu plus 4 na 100 metrów, także dla mnie jest to idealne ustawienie i tak to zostawiamy. Można powiedzieć, że wystarczą dosłownie dwa strzały, żeby to skalibrować mimo tak dużych różnic. W tej chwili bierzemy się za drugą jednostkę, jedną już mamy ustawioną. Jak widzicie, to nie zabiera dużo czasu wcale.
I cóż, bierzemy się za mój ulubiony kaliberek teraz, także do roboty. Czyli jeden karabin mamy ustawiony, 6,5 Creedmoor na profilu A. Teraz będziemy ustawiać drugi. Sprawdzimy, zawsze trzeba zobaczyć dokręcenie tłumika, dlatego że po iluś strzałach on potrafi się, każdy tłumik, tam jest temperatura, potrafi się poluzować, jest to istotne, żeby nie był za luźny. Teraz ustawimy drugi karabin, no już tutaj w kalibrze, który wchodzi na rynek. Jest to genialny kaliber, ale bardzo mocny. Jest to kaliber 8,5 Blazer. Krótka, pękata łuska, pocisk o średnicy 8,5 mm, to jest praktycznie tak jak 338 Lapua Magnum. Natomiast energia tutaj jest blisko 5000 Joule z 1000 metrów na sekundę, prędkość wylotowa pocisku. Wam powiem tylko tyle, że przy ustawieniu plus 4 cm na 100 metrach, na 300 metrach ma tylko 17 cm opadu przy tej, akurat przy tej amunicji. Nie? Także genialną ma trajektorię. No i nic, przepinamy na razie lunetkę. Naszą TH50 V2. Siedzi. Znowu na tym samym montażu łóżczka. Zaraz zobaczymy również, jak to wygląda po lufie wstępnie. Spodziewam się podobnego przesunięcia, bo to znaczy, że montaż jest niewyregulowany, także to przesunięcie prawdopodobnie będzie podobne jak przy tym wcześniejszym blazerze, ale musimy to potwierdzić. Przestrzeliny będą, raz, że jest ich mało, także nie ma problemu z tym, żeby zobaczyć, która jest która. A dwa, no to umówmy się, kaliber 6,5, a 8,5 to jest dużo większa dziura, także nie ma problemu z rozróżnieniem, nie musimy żadnych zaklejek stosować, ani tam się wygłupiać z jakimś naklejaniem czegokolwiek. Przesunąłem w każdym razie w tej chwili, tak jak wcześniej, krzyż był z lewej strony tarczy zupełnie, także go przesunąłem w kierunku tarczy. Teraz powinniśmy mieć, podobnie jak we wcześniejszym blazerze, powinniśmy mieć przesunięcie w prawo, ale ile to się okaże zaraz. Tutaj. No więc musimy przywołać naszą tarczę. No, nawet nie ma takiej potrzeby. Jest dokładnie tak, jak się spodziewałem. Czyli mieliśmy przesunięcie wstępnie, krzyż mniej więcej stąd przesunąłem do tarczy. To przesunięcie widzimy teraz tutaj. Czyli generalnie w normalnych warunkach, jakby ktoś chciał się pobawić, to montaż mógłby sobie regulację na montażu wyzerować. Mi to nie przeszkadza, że krzyż jest delikatnie z prawej strony, nie ma to znaczenia. Nie będę naklejał kolejnej naklejki, bo wiemy, że kula jest tuż pod tą naklejką, także robię korektę i oddajemy kolejny strzał. Postaram się nagrać teraz to, jak robię tą korektę, żebyście widzieli, jak to wygląda w praktyce i to już zapamiętali, to już takie do utrwalenia. Wiemy, że jest kula tuż pod naszą naklejką. Musimy teraz skorygować. Pamiętajcie, święta zasada, czyli z dziesiątki do kuli. Zaraz ją zastosujemy w praktyce. Jesteśmy na profilu B, dlatego że jesteśmy na drugim karabinie. Wszystko tu jest ok. Tłumik nie jest mocno nagrzany, praktycznie w ogóle, także możemy, zaraz tarcza dojedzie. Ja się przenoszę na jakby swój tryb telefoniczny. Mam nadzieję, że teraz nagram to, co chcę Wam pokazać. Zasada jest dokładnie ta sama, co we wcześniejszych sytuacjach, także to już tak typowo do utrwalenia. Okej, tu już jestem, że tak powiem, w celu. Tylko skorygujemy, że chcemy być dokładnie na dziesiątce. Ciężko się to robi jedną ręką, ale damy radę.
Dobra. Wchodzimy znowu długim przyciśnięciem w funkcję przeszywania. Mamy profil B u góry, a jesteśmy na 100 metrach. 100 metrów potwierdzamy, jest krzyżyk, czyli przestrzeliwanie. I teraz jedziemy sobie dalej, czyli lecimy sobie, krzyż przesuwamy w tą stronę. Musimy przesunąć w prawo. Widzicie, cały czas tam się przemieszcza. Przemieszczamy go aż do przestrzeliny. Jeszcze kawałek. Dobra, tak powinno być ok. Tam mieliśmy też korektę na dole, także musimy sobie też zrobić tutaj większą korektę. Krzyż opuszczamy w dół, czyli tak jakby też idziemy do przestrzeliny. I tutaj bym jeszcze kawałek pojedziemy. No, wydaje mi się, że tyle nam, tyle powinno być ok. Zakładam, że mam ustawione długim przyciskiem. Zapamiętujemy pokrętła górnego, pisze saving 3210. Zapamiętane, możemy oddać strzał. Puszczamy drugą kulę. Też musicie brać poprawkę na warunki te termiczne. W tej chwili jest słoneczny dzień nagrzany, wszystko jest wygrzane, także te kontrasty są jakie są. Jeżeli chodzi o tarczę, o ten punkt, wszystko jest trochę nagrzane, ale no nie przeszkadza to. Zawsze lepiej jest widoczny ten podgrzewana ta tarczka w przypadku, kiedy jest chłodniej zwyczajnie, nie? Słuchajcie, zrobiliśmy korektę najpierw poziomu, czyli jechaliśmy z dziesiątki do kuli, później podnieśliśmy to jeszcze, co wam powiem, no to jest blazer, nie? To jest blazer, to jest TH50V2, są bardzo precyzyjne rzeczy, idzie to idealnie ustawić. Najważniejsze to jest na spokojnie pamiętać o programach, żeby ich nie przeskoczyć, nie pomylić. To, co mówiłem wcześniej, czyli żeby sobie zmienić te dystanse, żeby się nie pomylić, to są jakby kluczowe takie rzeczy, ale taki komplet no, z najwyższej półki, jedno i drugie, no musi grać. Tutaj nie ma żadnej innej opcji, także zostawiam tak, jak to jest. Uważam, że dwa karabiny mam zapamiętane w celowniku naszym turbowizyjnym TH50V2. Spokojnie. Można z tym jechać do łowiska, także dasz bur wszystkim, pozdrowionka i do zobaczenia wkrótce.